Na początku kwietnia dziwne zjawiska w okolicy wulkanu Popocatépetl w Meksyku ponownie wzbudziły zainteresowanie internautów. Jeden z niezidentyfikowanych obiektów eksplodował tuż nad kraterem wulkanu. Do zdarzenia doszło 1 kwietnia 2022 roku. W okolicach godziny 3 rano olbrzymia kula ognia eksplodowała nad wulkanem, a chwilę później na niebie zaczęły pojawiać się kolejne obiekty, które przemieszczały się w różne strony. Niestety, w obecnej sytuacji trudno jest powiedzieć cokolwiek więcej. Problem polega na tym, że posiadamy ujęcia wyłącznie z jednego kadru i sugerują one, że obiekt uderzył w zbocze wulkanu. A jak donosi Sky Alert, jedna z meksykańskich organizacji ostrzegających przed tego typu incydentami, nie wygląda na to, aby jakakolwiek pozostałość takiego obiektu znalazła się w Meksyku. Fakt, że wypowiadają się o tym poza ufologiczne organizacje, wykluczają jednak możliwość, że jest to animacja komputerowa. A skoro mowa o meteorytach i wulkanie Popocatépetl, to w takich okolicznościach trudno nie wspomnieć o najsłynniejszym incydencie z udziałem tego żywiołu. Jeszcze 26 października 2014 roku do krateru tego wulkanu wleciał niezidentyfikowany cylindryczny obiekt, który bardzo szybko został okrzyknięty mianem meteorytu. Meksykańskie media były jednak w szoku, gdy 15 listopada ten sam meteoryt wyleciał z krateru. Niespodziewany wylot cylindrycznego obiektu miał miejsce w okolicach 3 rano czasu lokalnego. Podobne ujęcia to zasadniczo norma, jeśli chodzi o wulkan Popocatépetl oraz inny meksykański wulkan Colima. Obydwa żywioły są pod ścisłą obserwacją, ponieważ ich ewentualna erupcja lub duża emisja popiołu może spowodować spore zakłócenia w ruchu lotniczym w kraju. Przy okazji prowadzi to również do wielu niezwykłych nagrań, takich jak to z początku kwietnia. Tak jak zawsze zapraszam Was do wyrażenia opinii na temat tego nagrania poniżej w sekcji komentarzy. Oraz zachęcam do wsparcia naszego kanału za pośrednictwem Patronite'a lub YouTube'owej opcji Wesprzyj.